Siemano moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku Last Day on Earth Survival. Jak wiecie mamy aktualizację 1.7.2, w której nadal nie ma multiplayer, jest mi bardzo smutno z tego powodu, ale zaszły pewne zmiany. Z jednej strony na lepsze, a z drugiej na gorsze. Jakie? Za chwilę się dowiecie. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Ci do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Dobrą mordeczki. Pierwsza zmiana, która zaszła, jest taka, że zniknęły nam wszystkie ozdoby świąteczne wraz z choinką. Od razu się udajmy do choinki i sprawdźmy, co po niej zostało. Zostało po niej. Eee, czekajcie, może wejdę jakoś. Złapie to. Mogę to wziąć? Złapać? Przestawić? Nie mogę. Mhm. Mm mhm. Mm Dobra, naciśnijmy na to. Jak widzę, możemy to przeszukać. Pine Pinelock i dwa scrap metal dostaliśmy z tego. Aha. No to. Słabo moim zdaniem. Czyli nie ma eventu już świątecznego. Wracamy do normalnej rozgrywki, ale co zostało nam z eventu świątecznego? To Indyki będą się pojawiały dalej na strefach żółtych i zielonych. No, i dodatkowo nie wycofali z gry flargana. Poza tym, wszystkie inne itemy, jak ciasteczka, ten Gingerman, e, szampan, rolada, to wszystko zostało wycofane. Nie mam tych rzeczy. Szkoda. Po drugie. Z tego, co się dowiedziałem, bo tutaj mam właśnie zapisane, co doszło. Mm. Teraz, podczas rajdowania innych baz, kiedy wykonujemy questa z raidersami, jeżeli będziemy niszczyli ściany na pierwszym poziomie, czyli te właśnie tutaj drewniane, o, te, co mam tutaj teraz, drzwi, będą zadawały mniejszy hałas. Czyli będziemy po prostu mogli chyba teraz dwie ściany zniszczyć i wtedy nam skoczy tylko jedno oczko tego hałasu. Takie zmiany zaszły. Dodatkowo rajdersi teraz będą się respili co 24 godziny, a nie co 72. No i ostatnia rzecz, która zmieni naszą rozgrywkę moim zdaniem na gorsze jest taka, że rajdersi mogą teraz okraść nasz bunkier alfa, no i oraz naszą chatę. Szkoda, dlatego ja Postanowiłem wziąć się na sposób. I zobaczcie, co zrobiłem. Pewnie zastanawia was, dlaczego mam tyle drzwi w chacie. Od razu, jak zobaczymy sobie z góry, mniej więcej. To skrzynki są oddalone. W sumie te też muszę oddalić już. O, w ten sposób bardziej do środka. Czekajcie, zaraz tu zdechnę z pragnienia. O. Czekaj, chodź tu. O, zrobimy tak. I teraz rajdersi. Czekaj, muszę się napić. Jak będą chcieli nas zrajdować normalnie, wariacie... Jest woda, super. To, już Wam jeszcze raz pokażę z góry, będą musieli rozwalić pierw Tutaj te ościany. Tutaj, tutaj, a skrzynki dopiero są w środku, czyli mają troszeczkę utrudnione zadania. Wiem, że rajdersi rozwalają ścianę nawet na poziomie trzecim, używają C4, ale nie wiem, ile tego C4 będą mieli w asortymencie i ile mają tych siekier. Czyli jeżeli oni mogą rozwalić tylko po jednej ścianie, no to super, czyli będą mieli kolejną po drodze. Chciałem postawić ściany i zrobić jakiś labirynt, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu, skoro drzwi kosztują tyle samo co ściana, więc lepiej postawić drzwi. I nie musimy, kurczę się po tej chałupie po prostu szwendać, szukać tego wejścia. Dobra, mordy. Najważniejsza rzecz, którą chciałem dzisiaj wam pokazać, jest taka: tylko to znajdę. I to będzie taka w sumie niespodzianka. Nikt się pewnie tego nie spodziewał. W sumie ci, co byli na live, się z pewnością spodziewają, ale ci, którzy oglądają tylko odcinki, na pewno się tego nie spodziewają. Yy, ogólnie ukończyłem. Kurde, ale teraz. Te skrzynki muszę poprzestawiać. Ukończyłem chopper na live. Ie. Dwa gastanki mi dropły, wyobraźcie sobie, z czerwonej skrzynki. Dobra, mam, znalazłem. Kurczę, tyle szukania było. Okej, okay, mordeczko, potrzebowałem znaleźć steel Ty Brakuje mi tylko jeszcze jednej sztuki steel plate'a, dlatego pokażę Wam, jak to skraftować. Może ktoś nie wie. Musimy zbudować taki budynek jak melting furnace. I tutaj w recepcie po prostu musimy dawać yy, jeden steel plate, aluminium bar i... Koper bardzo dobra. Mamy tego 10, tego 20, tego 20. I musimy dodać węgla. Węgiel możemy oczywiście pozyskać przepalając deski Campfire lub po prostu zwykłe kłody. Okej, okay. ale czekaj. I wyszedł błąd. Dajmy ogień. Hmm. Ile to będzie trwało? Półtorej godziny. Skipniemy sobie jedną sztabkę. Zrobimy jeszcze tak. Damy split cyk. To niech się. Sobie powolutku wypala. Mamy steel bar teraz ten steel bar. Musimy iść przerobić na stole, gdzie jest stół. Ja w ogóle mam dojście tutaj. O, patrzcie jeszcze ten stół świąteczny, który tutaj się znajdował, w którym robiliśmy, wytwarzaliśmy dzwonki te wszystkie ozdoby na choinkę znikł. Dostaliśmy pine log i scrap metal. Dobra. Szkoda. Ej, to jednak nie tutaj. To było tu w stewing table? Czekaj, czekaj. W którym to się przerabiało? Nie, nie w tym. Nie w tym stole. Tutaj, w workbenchu. Też nie tutaj. To gdzie ja mam ten stół? Jeszcze jeden. Nie mam go? To jest niemożliwe. Musi gdzieś on być. Obróćmy go, tak? Właśnie. Czemu tych stołów nie poobracam? No, właśnie, to jest ten, oto stół. Mm, czekam, tu zostawiłem sztabkę. Kurde, za jest sztabka, sru. No i wiadomo, tutaj przerabiamy sobie w workbenchu iron platy, nilesy, aluminium platey, steel platy, itp itd. Skip. Mamy trzy steel platey. Super, przydałoby się naprawdę coś jeszcze szybko zjeść. Eee, jest marchewka? Jest marchewka zjedzmy, napijmy się teraz się odlejemy, dajmy chłopakowi chwilę czasu, bo go cały czas widzę pęcherz już ciśnie od dłuższej chwili to cała ta niespodzianka jest taka, że ukończymy na dzisiejszym odcinku ACID BAT za mną jest przycisk FINALIS który za chwileczkę kliknę i zobaczymy co się wydarzy, bo raz pierwszy ukończę ACID BAT wygląda on przed ukończeniem w ten sposób po ukończeniu Uh. Została nalana do niego woda! Aha, zakażona skrzynka jest wymagana. Skąd wziąć zakażoną skrzynkę? Zakażoną skrzynkę można wziąć, wykonując tylko zatankujemy do oporu, wykonując bunkier alfa, wariacie, na hardmodzie. Czekaj, coś się pojawiło nowego? W tym update? Cie? Tutaj ten tower, ale nie można do niego dojechać. Tutaj biom też jest nieaktywny. No, na razie nic. Dobra, udajemy się teraz do bunkru alfa. Odpalimy go na hardmodzie i pokażę Wam mniej więcej o co chodzi, co trzeba zbierać. Dobra, jesteśmy w bunkrze. Przy okazji e, powiem Wam tak. Zabierzemy stąd moje najbardziej cenne itemy. Patrzcie ile ja mam C4 tego wszystkiego. Wow. Jak ja się z tym zabiorę. Na parę razy będę musiał iść. Ajajaj, Tiketów dużo, szkoda mi jest tego na maksa, bo jak oni wpadną, to mi normalnie wszystko buchną, że tak powiem. Na żywca, nawet mamy chłopie Gastanka, którego mogę stracić i by była lipa. Dobra, wejdźmy, zobaczmy, co się dzieje w bunkrze. Dobra, od razu zmierzamy. O, zombiaczek został. Nie podhaczyłem go. Tutaj do gościa. Do specjalisty, tak zwanego, i tutaj zbieramy punkty reputacji. Ja generalnie robiłem już o tym filmik, ale może ktoś nie wie. Jeżeli ten cały procesing bar dojdzie do końca, ten pasek, no to dostajemy dyskietkę, którą możemy wsadzić tutaj do komputera raz na 12 godzin. Ja tą dyskietkę w tym momencie posiadam. I teraz komputer pokazuje nam koordynacje, na które musimy się udać. Jak widzimy, następna aktywacja jest za 12 godzin. Dobra, to przejdziemy się szybciutko jeszcze tutaj. Ja coś w tych skrzynkach zostawiłem. Mm. Dobra, to wiemy. Tu możemy zjeść. Jeszcze opór. Dobra. I do czerwonej skrzynki ostatniej sobie tylko zajrzymy. Co tu było coś ważnego? Słodce. Dobra, dobra, dobra. Wszystko wiemy. Okej, okay. ciśniemy. Aha, miałem wam pokazać jeszcze raz, gdzie się bunkier alfa aktywuje. Ewentualnie jak ktoś nie wiedział. Tutaj podchodzimy do komputera, dajemy activate. No, i Bunker alfa jest aktywowany. On się nam zresetował. Na nowo są potwory, tylko są o wiele, wiele mocniejsze. Dodatkowo, jak zauważyłem, to zobaczcie nową ofertę wprowadzili mm, Stone Room. Kamienny pokój 3x3 za 50 zł. I limitowany Metal Room 3x3 500 prawie zł. Kto to za to zapłaci? Nie bądźcie głupi. Lepiej wbijajcie do mnie na live. Codziennie o godzinie 19 bierzcie udział w losowaniu giveaway'a, wtedy traficie może jakieś monetki. Wiecie, mordeczki, o co chodzi. Dobra, to co? Ciśniemy. Zrobić flappy with the coordination. Pure on. Okej, okay, maszyna zatankowana, ciśniemy. No i gdzie nam się to zrespiło? Aha, w tym miejscu. Powiem wam, że w w tym miejscu jeszcze nie miałem. Często mi się pojawiał tutaj, koło Watchtowera albo bardzo tutaj, blisko, między bunkrem Alpha, a tym Infected Forest. No dobra. Ile nam paliwa zjechało? O kurde, pra prawie stówkę. No, ponad stówkę, 103. Powiem Wam, że kurczę, pali ten choperek, pali. Trzeba jakiś chyba olej żapakowy do niego lać lub coś. Ciekawy jestem, czy będzie można kiedyś wytwarzać paliwo w lasdeju. Dobra, sprawdźmy, czy coś będzie na tej strefie. Sarenka, która dostała hita. No i dobra, otwieramy skrzyneczkę. Jestem mega ciekawy, co spadnie. Mm, co ja bym chciał? Coś takiego rzadkiego, jakiś snorkel mask na nos czy coś. Zobaczmy. Minigun. Super, super, super. To się na pewno przyda i z tego się cieszę. Weźmy sobie spodenki, minigana, shotguna, silnik. Silnik wezmę i tak nie wiem do czego mi się to przyda, ponieważ już i tak mam wszystkie silniki potrzebne. Ewentualnie do ATV mogę je zbierać w sumie racja. Zapomniałem o tym, że jeszcze ATV mam w budowie. To zużyjemy. No i co? Musimy wziąć sobie te aluminium C4 z pewnością też, bo nam się. Przyda na pewno przy rajdowaniu jakichś oponentów. Może w przyszłej aktualizacji będzie troszeczkę. E, będzie możliwość zrajdowania tej ściany e, na leśnym biomie. Może nikt z Was jeszcze tego nie widział. To może przy okazji w dzisiejszym odcinku Wam pokażę. Zapomniałem, właśnie w tym lesie od tych koordynacji można znaleźć zakażoną skrzynkę. Ta zakażona skrzynka to jest takie utrudnienie do tego eventu. Jeżeli znajdziemy na tym evencie zakażoną skrzynkę, a jeżeli nie mamy motoru, czyli nic z nią nie zrobimy. Musimy mieć motor, żeby ją załadować na pakę, ukończony ACID BAT, żeby go ją wtedy wyczyścić i dopiero ją otworzyć. Ja akurat w tym momencie miałem farta, ponieważ skrzynka nie wymagała tego procesu. Teraz pokażę Wam coś ciekawego, ponieważ... Czy my dojedziemy? Jest to kawał drogi, zobaczcie. I teraz tak. Chodzi mianowicie o to, że tutaj były przed aktualizacją 1.7.0, bodajże, wszystkie ściany kamienne. My już byliśmy tutaj na live'ie, ale może ktoś nie był na live'ie i o tym nie wie. I te ściany zmieniły się po prostu na metalowe. I teraz dodali kolejne nam utrudnienie, czyli w przyszłej aktualizacji prawdopodobnie będzie dodana kolejna nowa rzecz do rajdowania. Już Wam pokazuję jaka. Tutaj sobie te skrzynki wszystkie otwieraliśmy. Trochę śmieci tutaj pospadało. Ja e, powiem Wam tak, że nie brałem tych rzeczy stąd, ale jest fajna opcja. Skoro Bunkier Alfa będą nam czyścili, to kolejną opcją, aby zabezpieczyć się przed rajdersami są inne chatki oponentów ze skrzynkami. I patrzcie, chciałem teraz rozwalić tą ścianę. Próbowaliśmy C4 wszystkiego. Czy ja mam C4? Mam C4, to nawet wam pokażę. Wymagana jest. jakiś Metal Cutter. Metal Cutter jest wymagany, żeby Breaking the Wall. Żeby rozwalić tą ścianę. Fajnie to będzie wyglądało, tylko jestem ciekaw, jaki będzie system craftingu tego urządzenia. Czy będzie też tak mega drogi? Yy, mordeczko? Okej, okay, ale ja chciałbym ją. Wysadzić. Czemu prędzej podłożyłem bombę, a teraz piszę, że. że się nie da. Jak się dało? Kładłeś na ścianę. Wybuchało i nic nie było. Tutaj jak widzimy, też mamy acid bat. Aha, dobra, tu podłożył bombę. Uciekamy. No, tak to wygląda. Detonacja z C4. No to co? Moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Takie w miarę szybki. Opowiedziałem Wam mniej więcej co jest w tej aktualizacji. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Dołączajcie do grupy na Facebooku Last w Pomoc. Tam odpowiadam na Wasze pytania. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Yo! Zostawcie łapkę w górę. Będziemy kodowali radio. Dodali save, tak? Dodali save, zaraz będziemy kraftować save. Czekaj, musimy słuchać noise. Musimy słuchać, poczekaj. Słuchamy dźwięków. jakieś ptaki. Czy teraz nie będę słyszał? Nie no, ptaki muszą być słychać. O! Mayday, 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 Mayday. Mayday. Z tej strony Farel. Mayday. Akcept. Aaa, tu wzywam sobie raidersów w tym, tak? Spokojnie. Let's mm. soon attack other Base Will Riders. Jadam OK. Sound is good. What's next? Hold on, the guys, alert the coming to you. Dobra. Aaa, i teraz niby mamy kod do bunkru alfa 82683, spoko. No to mi się podoba. Dobra, spoko to wygląda, czyli taka nowość jeszcze w update'cie.